tylko moja rada jest druga. Poskarżę zobaczę. Nazywam się Krzysztof Kraśniewicz, jestem mieszkańcem Szczecina z województwa zachodniopomorskiego. No, wstaję o 5 rano, jem śniadanie, myję się, idę do pracy, bo nie w pracy pracuję i przychodzę do domu, idę na obiad. Znaczy głównie stołować to się stołuje na stołówce, to tylko są obiady, no a w domu no to mówię, no to robię to co mam, co w lodówce jest. No i jak to jest jakieś, impreza kulturalna, to idę na nią. Nie przychodzę. Przychodzę po imprezie, przychodzę do domu, jem kolację, no głównie lubię jeść ten naleśniki, placek po węgiersku, pierogi, ryż, no i ciasto też mnie ten. Oglądam telewizję, a gdzieś tak 23, 24 idę spać. No, wreszcie skutka, no jeszcze trzeba dbać. Życie jest krótkie i bezcenne. Trzeba korzystać dopóki jeszcze jest się na tym świecie. Jeszcze jest nam dane tutaj funkcjonować na tym wszechświecie. No to gdzieś w latach 80. jak pierwszy raz poszedłem na koncert południowy w zamku. No i pewnie tak stopniowo zacząłem chodzić na... Pewnie w latach 90. na wernisaże. No imprezy, które są dostępne dla ogółu publiczności. No żeby więcej obcować poza domem, a nie tylko w samym domu. Stąd moje fascynacje sztuką i muzyką. Znaczy informacji o wydarzeniach kulturalnych szukam w gazecie albo za pomocą internetu przez infolubek. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie, pomimo tego, co się dzieje za oknem, to naprawdę wielki komplement, że nie daliście się zdeprymować przez deszcz. Muszę się przyznać do ogromnej tremy, ponieważ faktycznie jest to moja pierwsza wystawa monograficzna. To strasznie brzmi, ale jak Państwo zapewne wiecie, jestem kompozytorem i moim naprawdę środowiskiem jest co najwyżej koncert, a na pewno nie monograficzny. Jakaś osoba trzyma się liny na drzewie, no, między drzewami. No i zaskoczyła. No ale nie pokazują po upadku, co się stało, jaki jest efekt. No, najbardziej lubię malarstwo. No wiem, malarstwo to lubię sztukę końca XIX, początku XX wieku. Lubię oglądać. Innych epok też. Impresjonistów też lubię oglądać. Czy malarstwo francuskie, czy hiszpańskie, jak ten. Bo takie wystawy były na zamku przedstawione.
są obrazy, które można zrozumieć, a są obrazy, które nie. Że się kilka kolorów się jest nałożonych, no i jest tylko podpisane, no i ciężko z tego wywnioskować, co artysta chciał powiedzieć, malując ten obraz. Zaintrygowało mnie także zarówno Obliński, który lubi ten język taki symboliczny i surrealistyczny, gdzie się pojawia takie tło, niebo takie jak z rysunku dziecka z kulkami ciepłe, i ta instalacja, która gdzieś pośrednio też dotyka tych relacji iluzji w naturze, nie? Że tutaj papier kształtowany tak jak, nie wiem, bryła śniegu czy właśnie chmura, z różnych ujęć jest przedstawiony. W Szczecinie ja lubię chodzić do galerii takich: Galeria Zona, Galeria Klubu 13 Mus, Galeria Związku Polskich Artystów i Plastyków, do Muzeum Techniki i Komunikacji, do Galerii Architektów na Żołnierskiej, do Orientu. W piątek byłem na diaporamach, później byłem później na spotkaniu z Gruzją, później w sobotę byłem na kiełbaskach, tu wypełnienie nie było, ognisko było ta grupa konstruktywna. Aha, i później ten na diaporamach, już doszedłem na końcówkę, a wczoraj byłem na ogłoszenie konkursu diaporam, to pani Krysia oczekiwała ze swoją córką. Obcuję ze sztuką sam na sam i spotykam wielu ciekawych ludzi, między innymi artystów z tego miasta i którzy przyjeżdżają do tego miasta. Bo tak, tacy też się zdarzają, którzy po prostu są zapraszani przez różne muzea czy instytucje kulturalne. Artysta to musi mieć smykałkę, Zawsze nazywam, że smykałkę do tego, smykałkę, no chyba to no i jakieś wykształcenie w tym kierunku, szkoły, które go ugruntują w tym kierunku, no i ludzie, którzy mu pokażą, jak ma, którą drogą ma iść w swojej karierze. Zdarza się, że na niektórych imprezach próbują mnie wyprosić. No ale nie zawsze to się zdarza. Skoro uważam, że to jest impreza otwarta, no to mam prawo w tym uczestniczyć. No nie wiem, czy się wygląd tym się nie podoba, czy jak. No chyba zachowanie to chyba w porządku jest. Nie mam żadnych norm etycznych. Przez to, że chodzę na imprezy, to nie jestem samotny, tylko jestem wśród ludzi, którzy tam się znajdują w danym otoczeniu. Najważniejsze w życiu jest zdrowie, kultura i sztuka. Nazywają mnie pan Ciasteczko. Dzisiaj bankiet u artystów. Ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo. Niedostępna telewiera. Wielki alkohole. Może tańce będą też. Drzwi otwarte zamknął potem się. No i cześć! Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję. Potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę. Przy fontannie zboczę łeb. Wyjdę na przestworza.
Przecudowny stworze, wiesz! Ty i ja! Te atwy to są dwa! Ty i ja! Ty! Ty prawdziwie nie uronisz łzy! Ty najwyżej w górę wznosisz brwi! I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech! Bo ty grasz! Ja! Duszę na ramieniu wiecznie ma! Cały zbudowany jestem z nam, lecz gdy śmieje się, to w krąg się śmieje świat, cały świat!